Gdy Polska wpadła w sowieckie łapy po ataku niemieckim, przyniosła pokój partii komunistycznej. Kiedy Niemcy opływali w luksusy, my walczyliśmy z komunistami. A ten, który przed chwilą występował, członek partii komunistycznej, znany z tego, że sprawował władzę przyniesioną przez komunistów, teraz atakuje demokratyczny rząd wybrany 8-krotnie. Jak jest to symboliczne. Nie macie prawa wymakiwać i pouczać nas o praworządności. Rozlikcie się z Katargate, rozlikcie się z sędziów TSUE, którzy jechali na polowania z lobbystami. Wtedy będziecie mieli prawo mówić o praworządności. Jeżeli się nie rozliczycie, nie macie prawa Polski pouczać.